Dzień dobry Państwu, z tej strony Kaprelda. A z tej strony Beksalala. Jesteśmy testerki z Cęścia. I zapraszamy. Szczęścia. I zapraszamy do naszej pierwszej wspólnej audycji. Dokładnie. Oddaję głos Kapryldzie, która powie, o czym ta audycja dziś będzie, gdyż jest pomysłodawczynią. Dziękuję bardzo, Beksala. Lo? Lu? Lo, Beksalalo. Beksalalo, tak? Tak się odmawia. Tak. No widzisz, jak mi się język plącze. Tak to jest, jak jest się początkującą podcasterką. No to będzie nie tylko to w tym podcaście. W tym podcaście będzie słuchać wszystko to, co dookoła. Tu podjeżdżające samochody u mnie na przykład będzie słychać i moje frukanie nosem i moje Co będzie u ciebie, Kaprylda? No w tym momencie na pewno, jeżeli nastąpi przebudzenie mocy, to odezwie się u mnie joda, czyli mogę zacząć chrząkać, jakaś chrypka mnie dopadnie, nie wiem, to takie z zaskoczenia czasem do mnie przychodzi, więc nie wiem, jak to będzie wyglądało. No czasem też może komputer tu będzie szumić. U mnie będą klawisze też będzie słychać, będzie u mnie słychać, jak będę przełykała kawę, bo często mi zasycha w gardle. Także takie, to u mnie to samo, wiesz. Tak, no? Także takie tak, będziemy tak. Tutaj niespodzianki naszym słuchaczom, nie wiem, czy fundowały. No na razie będziemy im zapewniały, nie, tak? Nie. Ale to po prostu samo życie. To po prostu będzie totalnie takie profesjonalnie amatorskie nagranie. Dokładnie, tak właśnie tak. Na razie to będzie. Znaczy, dokładnie. Nie wiem, czy na razie może cały czas zostaniemy przy tej konwencji. Nie wiem. To wszystko wyjdzie w praniu. Także jak już zdążyłaś tu naszą kochaną publiczność poinformować, to teraz zrobię takie wprowadzenie do tego, o czym będzie nasz dzisiejszy odcinek. Więc tak pomyślałam sobie, że na początek porozmawiamy sobie na temat rozwoju osobistego, bo to jest w ostatnich czasach chyba dosyć popularne, właśnie rozwój osobisty. I sama również dużo się zajmowałam rozwojem osobistym. Mam też mieszane uczucie na temat tego czegoś, ponieważ też słyszałam, jak jeden z youtuberów nazwał rozwój osobisty wręcz sektą. Wow. Tak. Cóż on miał na myśli? Właśnie może teraz spróbujemy rozgryźć to, co ten człowiek miał na myśli, bo są zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy rozwoju osobistego. Jeszcze, ja tak. Powiem ci, Kapryldo, właśnie, tu teraz trochę będę szumiała, bo myszą swoją, bo muszę sobie przeciągnąć komputerze trochę wyżej, żeby coś widzieć. Ja powiem musiałam ci, się napić, żeby jodę utopić, żeby dobra, mi się tu nie odzywał. Proszę topić jodę, a ja teraz zabiorę głos na temat rozwoju osobistego, dlaczego mnie się w ogóle to hasło źle kojarzy. Powiem, że ostatnio nie śledziłam, jak teraz to ewoluowało i o czym teraz jest rozwój osobisty, ale jak wiesz, ja pracuję w korporacji i w korporacji rozwój osobisty kojarzył mi się źle, dlatego że kojarzył mi się z tym, że korporacja coraz więcej od ciebie wymagała. I ty miałeś po to się rozwijać osobiście. To się nazywało rozwój osobisty, a tak naprawdę to było takie, jak najwięcej z ciebie wyciśniemy, nie? Ty się rozwiniesz, a my będziemy ciebie po trochu wyciskać. Dokładnie, jakby ktoś do prasy cię jakieś wrzucił i tak dociskał tą śrubę. Jeszcze troszkę, jeszcze kropeleczkę, nie? Tak, dokładnie tak to wygląda właśnie w korporacji. To powiem, że to hasło było modne już kilka lat temu tam. Takie jeszcze śmieszne hasło, wychodzenie ze strefy komfortu, prawda? Ach, tak. Znamy to. Wychodzenie ze strefy komfortu, tak, to takie bardzo korporacyjne określenie. Powiem też, że w ogóle to wszystko w korporacji to świetnie się obserwuje, jak tyle lat się pracuje, co ja tam, jak to się zmienia. I na przykład kiedyś rozwój osobisty polegał w korporacji na tym, że wszyscy mieli się nauczyć wszystkiego. Ale po jakimś czasie stwierdzono, że jednak
nie każdy ma predyspozycję do wszystkiego, więc później zaczęto kierunkować, żeby wyciągać z ludzi to, w czym są najmocniejsi i w tym ich wyciskać. Nie? No, ja nie chcę narzekać na swoją korporację, bo to jest dobra korporacja, naprawdę taka z ludzkim obliczem, ale swoje takie zaciachy korporacyjne ma. No i chyba się moja korporacja nie obrazi, gdy o tym opowiem, a może wręcz naprawi je. A jak ty postrzegasz, joda? Proszę bardzo, a jodo, kapryl do jodo, powiedz, jak ty podchodzisz do tej sprawy, jak ty widzisz, co to jest ten rozwój osobisty? Master joda. Proszę. Zresztą, mistrz joda podpowiada mi, że chyba rozwój osobisty to jest takie pojęcie, do którego trzeba podejść po prostu w sposób jakiś taki indywidualny, bo powiedzmy, jest to jakiś tam etap, który trzeba być może dobrze przejść w życiu, ale nie ma co się na nim zatrzymywać, bo można wpaść w takie błędne koło. I później no, spotkałam się już z takimi wypowiedziami, że ludzie, no powiem delikatnie, wymiotują tym rozwojem osobistym i mają wrażenie, że cały czas kręcą się w kółko. No i rzeczywiście tak to jest. Myślę, że rozwój osobisty jest czymś fajnym, jeżeli ktoś po prostu jest, nie wiem, zakompleksiony albo brak mu śmiałości, czy rzeczywiście chciałby coś zmienić w swoim życiu i potrzebuje jakiejś tam motywacji, właśnie siły, żeby znaleźć w sobie to coś. Ale to jest do pewnego momentu. Bardziej mam wrażenie, że rozwój osobisty to jest po to, żebyśmy... przepraszam. Jest po to, żebyśmy tak jakby nauczyli się funkcjonować samodzielnie. Bo to jest chyba ten problem, że zostaliśmy przez społeczeństwo tak ukształtowani, że wiele osób nie ma swojego zdania, nie potrafi podejmować samodzielnie decyzji. I myślę, że właśnie takim osobom potrzebny jest ten rozwój, żeby oni nauczyli się po prostu na nowo jakby funkcjonować w społeczeństwie, dokonywać wyborów, rozeznawać, nie wiem, która droga właściwa, która ta niewłaściwa, no i też, żeby znaleźć w sobie siłę, żeby powiedzmy czasem tupnąć nóżką, powiedzieć nie, powiedzieć swoje zdanie. I myślę, że jeżeli już człowiek dojdzie do czegoś takiego, że nabędzie tej sztuki asertywności, sztuki właśnie samodzielnego podejmowania decyzji i tak dalej, to myślę, że można zapomnieć o rozwoju osobistym, bo zająć się sobą po prostu. Tak, po prostu człowiek czasem potrzebuje kopa, ale to tylko po to, żeby mógł powiedzmy ruszyć z miejsca, rozpędzić się i gdzieś dalej sobie podążać swoją drogą. Natomiast tak co chwila, kurczę, kopa w pupcie, no to jednak to nie, jest dobre, nie oszukujmy tak, się, tak? To tak. Więcej będzie koziołkował niż w rzeczywistości będzie latał. Dokładnie, więc to się może źle skończyć. Czyli ty według ciebie rozwój osobisty jest po to, żeby móc zacząć funkcjonować w społeczeństwie. A teraz uważaj się, teraz tak wystąpię jako taka pani przesłuchująca Kaprylde. Deksalana będzie przesłuchiwała Kaprylde. No patrz, ale nie strasz joda, aż gdzieś uciekł. Ale nie słyszę go. Tak. Nie, bo jestem ciekawa, co właśnie, jak wiesz, Kaprylda tu, no właśnie, może tak? Tak napomknę, że my bardzo dużo z Kaprylą pisałyśmy do tej pory z sobą, ale mało rozmawiałyśmy i to jest taka jedna z naszych pierwszych poważnych rozmów. Tak. Chciałam ciebie zapytać, co właśnie z tymi osobami, które zupełnie nie potrafią się dostosować do społeczeństwa? Czy myślisz, że takim osobom, nie wiem, z duszą artystyczną na przykład, tak zupełnie inaczej myślącymi, z takim osobom inaczej myślącym, czy też ten rozwój osobisty może pomóc? Czy to jest dla nich? Jak ty myślisz? Dla takich to jest osób dobre pytanie. Innych niż, tak. niż 80% społeczeństwa, bo doszłyśmy do tego, że 20% społeczeństwa to są ci inni, ci odmienni, ci wysoko wrażliwi, 80%. No to ci, którzy są w stanie jakoś tam się dostosowywać i ich to nie ciśnie. I co z tymi? Czy im ten rozwój pomoże? W
tym innym? No to jest dobre pytanie. Ja myślę, że nie zawsze tak jest. Że czasem jednak są tacy ludzie, którzy posiadają tak wysoką wrażliwość, że naprawdę ciężko im chociażby jakiś taki malutki kroczek na drodze tego rozwoju osobistego postawić, bo ponieważ to się naprawdę z jakimś dużym stresem u nich wiąże i to jest tak, że... I z kompromisami, prawda? Dokładnie i to jest tak, że jeżeli ktoś nie odczuwa tak jak właśnie taka osoba bardzo wrażliwa, to ciężko mu będzie wyobrazić sobie, co taka osoba przeżywa. Ja powiedzmy już gdzieś tam na tej mojej dróżce już pewne postępy zrobiłam i powiedzmy już nie mam tak dużej tej wrażliwości, już pewne lęki udało mi się opanować i powiedzmy też tak nie przeżywam tak mocno tych moich emocji. I tak jakiś czas temu właśnie sobie pomyślałam, że już ja zapomniałam o tym wszystkim i jest takie powiedzenie, że zapomniał wół jak cielęciem był. Tak, można by tutaj troszeczkę do mnie to podpiąć, ale czyli, to właśnie że tak też... jakby mniej rozumiesz osoby takie, które są na tym etapie, na którym ty byłaś kiedyś, tak? Można powiedzieć, nie, że rozumiem. Nie, tak, że już tak skóra... Nie, ja teraz mówię negatywnie, tylko mi chodzi o to, że, tak. Skórę, tak? Już się takiej skóry grubszej człowiek jak nabędzie, to... Dokładnie. To jak patrzy na te osoby z tą cienką skórą albo bez skóry, to myśli, o, przecież można tak i tak, nie? Dokładnie. Nie pamięta, jak to było. Chyba przed chwilą mikrofon trąciłam, więc będzie to, o czym rozmawiałyśmy. Będzie trącenie mikrofonu, to dojdzie do naszego zestawu tak. Znaczy, do czego teraz zmierzam? Zmierzam do tego, że skoro ja, będąc jakiś czas temu osobą naprawdę bardzo, bardzo wrażliwą, gdzie powiedzmy, nawet słuchając muzyki, to ja miałam takie emocje, że od razu zamykałam oczy i tam tysiące obrazów mi się, znaczy w przenośni, nie? Tak, artystycznie, nie? Tak, i miałam coś takiego i jakiś czas temu, może jeszcze będziemy kiedyś o tym rozmawiać, że gdzieś prawie rok temu jakieś takie, przepraszam, wydarzenie było, że to było też... Oho, przepraszam, joda się tutaj już próbuje mi popsuć. To woda. Na jodę jest woda. Na jodę woda, tak jest. Więc to się wszystko zbiegło z taką kolizją samochodową i nie wiem, co miało, czy tamte przykre wydarzenia się nałożyły, czy to było szok powypadkowy, nie wiem, ale mam wrażenie, że od tego tamtego momentu coś się zmieniło, że już gdzieś ta moja wrażliwość, nie wiem, to wszystko prysnęło, ale pozostała świadomość i właśnie teraz do czego zmierzam, że ja będąc jakiś czas temu taką bardzo wrażliwą osobą i można powiedzieć, że powinnam zrozumieć takie osoby bardzo wrażliwe, a po tym jak poczyniłam pewne kroki, czy właśnie jakieś tam nastąpiły sytuacje, które sprawiły, że teraz bardziej taka, nie wiem, czy to niezbyt zuchwale zabrzmi, jak powiem, że bardziej twarda jestem. I powiedzmy, łatwiej mi już zapomnieć o tym wszystkim i czasem muszę, powiedzmy, sama sobie przypomnieć, że hej, chwileczkę, przecież ta osoba może to przeżywać, nie? Ja tego już nie przeżywam, a ta osoba może przeżywać, nie? I mi, powiedzmy, łatwiej jest zapomnieć i czasem po prostu zabraknie mi tej empatii, no to w tym momencie co będzie w przypadku osoby, która w ogóle nigdy nie jest bardzo wrażliwa, czy nigdy nie miała takiej wrażliwości, nie doświadczyła czegoś takiego i taka osoba po prostu nie będzie w stanie i tutaj nikogo, nie potępiam tej osoby, no bo ona po prostu... Ona jest z innego może, świata po prostu. Tak, może gdyby ta osoba poczuła przez chwilę te emocje, to łatwiej by było jej poczuć empatię. I w drugą stronę właśnie. Teraz mi się tak skojarzyło, że jest taki tester dla mężczyzn, gdzie mogą sobie sprawdzić, jak wyglądają bóle porodowe, więc dobry byłby też taki tester dla osób takich... Dokładnie.
przeciętnie wrażliwych, może tak powiedzmy, bo już o słabo wrażliwych to chyba nie będziemy w ogóle nigdy rozmawiały, bo to inny poziom, którego nie potrafimy, nie wiem, czy potrafimy zrozumieć. I żeby one właśnie jakoś tak odczuwały te emocje, lęki, nie? Żeby był taki tester właśnie, żeby zobaczył, jak wygląda życie osoby wysoko wrażliwej, które jest trudne. Ja pamiętam, kiedyś czytałam. Może coś takiego wymyślą, wiesz, bo teraz to różne dobre, rzeczy nie? są. To by było tak, dobre. Wystarczyłoby odpowiednio pobudzić jakieś tam przekaźniki w mózgu, chociaż powiedzmy, jeżeli podobno psychopaci nie mają pewnych połączeń w mózgu, więc może nie jest, jednak nie jest możliwe, żeby niektóre osoby poczuły jakąś empatię, czy po prostu coś takiego, nie mam pojęcia. Ja kiedyś czytałam, że osoby wysoko wrażliwe, to znaczy w ogóle różnicy, w ogóle budowy, nie wiem, mózgu, no jakieś otoczki mózgu załóżmy. U osób wysoko wrażliwych, a takich przeciętnie wrażliwych, że to tak sobie można wyobrazić, jakby była taka izolacja gąbkowa, gruba u tych przeciętnie wrażliwych, a u tych wrażliwych w ogóle jej nie ma, nie? Czyli że każde uderzenie, każde potrząśnięcie po prostu powoduje ból. No ból duszy, tak? Bo nie jest to ból fizyczny. No i tak sobie właśnie zaczęłam wyobrażać taki tester, to jakieś takie po prostu bardzo brutalne odzieranie z tej gąbki tych szczepnia wrażliwych. Po prostu jakoś tak taka fizycznie depilacja. Sobie to wyobraziłam, a nie tak jak ty za pomocą połączeń. Zobacz, no wiesz, to można by, tak teraz mi przyszła to właśnie ta depilacja mózgu. No coś takiego, tak. Tak, tak. Teraz będę klikać klawiszami, bo znowu mi się tu zamknęła. Chciałam, wiesz co, to takie bardzo ciekawe, znalazłam właśnie takie punkty, jak praktyka rozwoju osobistego. I tu są wymienione po kolei te punkty i zwiększenie samoświadomości. Co to jest? Co to jest zwiększenie samoświadomości? Czekaj, let me think. Ja też myślę nad tym, wiesz, odkąd to zobaczyłam. Nie, no czekaj, no wiesz, no ja troszeczkę w tym siedziałam, więc może, wiesz, nie doskakujmy tak od razu na ten rozwój osobisty. Może tutaj chodzi, ale czy to będzie bardziej chodziło w tym momencie o rozwój osobisty, czy może o inteligencję emocjonalną, bo może chodzi właśnie to o tą świadomość punkty, własnych wiesz, praktyka emocji. Rozwoju osobistego, jak masz praktykować. To jest zwiększenie samoświadomości, że masz tak praktykować, że masz sobie ją zwiększyć. Czyli co masz zrobić, bo ja nie wiem. No cóż, no po prostu, bo to wygląda tak. No. Siadasz do internetu, wpisujesz jak się Świadomić. Googlujesz i wiesz. I masz już ten etap za sobą, tak? Tak. Ale co to może być? To, że, nie, to, że jest, co, to jest że, dla mnie... To że jest jakoś dla akceptacja jest... siebie, to o to chodzi? Nie wiem. Że akceptujesz, jak wyglądasz, akceptujesz, kim jesteś, jaką masz sytuację, to co to w ogóle jest? W ogóle co to jest świadomość? Bo też są różne, różne definicje. Jak nasza koleżanka pewnie, znaczy ty ją znasz, inni jej nie znają, ale no. Myślę, że jak powiem, to się domyślisz, o kogo chodzi. Na przykład nasza wspólna koleżanka mówi, że świadomość to jest uważność, czyli jakby to rozumieć, że po prostu jesteś świadoma tego, co się wokół ciebie dzieje, na przykład, no nie wiem, tego, że masz taki, a nie inny nastrój, albo co wpływa na ten nastrój, tudzież, że ktoś na przykład w tym momencie... Wściekasz, tak? Tak, czy na przykład ktoś w tym momencie źle cię potraktował, no. I ty nie stoisz, nie patrzysz jak cielątko, tylko jesteś świadoma. Albo nie wiesz, czego do siebie, tylko myślisz, tak? Dokładnie, tak. A, że on jest tam Tak. Albo może jesteś świadoma tego, nie wiem, swoich błędów, porażek, właśnie. I tutaj już kruchy lód się zaczyna, bo jesteś świadoma swoich błędów, porażek, swoich dobrych stron, złych stron. I tutaj jedne próbujesz podbić, drugie próbujesz wyeliminować. Ale tutaj też pojawia się pytanie... Się kombinujesz, nie? Nie mam jak pojęcia. Jak to podbić, to co tu nie mam, dla mnie definicja jest... To w ogóle tak jak pomyślałam, wiesz, to jest jeden punkt, a wiesz, ile tu jest jeszcze? I teraz weź to wszystko, zrealizuj, to praktycznie troszeczkę nie możesz pracować.
zbyt ogólnie właśnie. Nie, to nie możesz pracować, nie możesz nic robić, tylko cały dzień ty się zajmujesz swoim rozwojem osobistym. Wiesz co, tak. I to jest tak, ja na jednym z kanałów na temat rozwoju osobistego, który, no nie powiem, kiedyś bardzo mi pomógł w pewnych kwestiach, ale jakoś tak już nie jest mi to potrzebne. No tak, bo i my tam to pewien... będziemy o tym gadały. Tak, nie? Tak. I pewien tak, no. Prowadzący ten kanał człowiek porównał, ja teraz nie, tak z pamięci nie zacytuję, ale przytoczył cytat bodajże jakiegoś polityka, nie wiem czy nie prezydenta Stanów Zjednoczonych, który stwierdził, że gdyby miał ściąć las drzew, to on pół dnia czy tam cały dzień spędziłby na ostrzeniu siekiery. Czyli on do tego porównał ten rozwój osobisty, że to tak szlifujesz swoje umiejętności długo, 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 a później to normalnie jesteś jak żyleta. Albo nie masz tym, już czasu w ogóle, żeby ściąć ten las, nie? Bo już tak się wykończysz. Albo siły, prawda? Albo siły teraz, stracisz. No. Tak, dokładnie. I teraz pytanie się pojawia, jak długo można ostrzyć siekierę? To właśnie, to by też trzeba jak było sobie długo, to określić, jak, ale to... Jak długo ona będzie ostra po, nie wiem, po ścięciu ilu drzew trzeba będzie ją znowu naostrzyć, bo to niestety tak nie działa, że ją naostrzymy i o, kurczę, wytniesz, kurczę, pół Puszczy Kampinoskiej, do czego oczywiście nie namawiam. Teraz boję się, czy nie powiedziałam czegoś niewłaściwego, ale miejmy nadzieję, że wszyscy uznają to za mój żart. Za żart. Za żart prowadzącego. Żart prowadzący. Dokładnie. Tak, dokładnie. To był tylko. Także... Nie będziemy ścinać, proszę Państwa, żadnych drzew. Nie. Się nie oburzać. My tutaj jesteśmy to sobie tak żartujemy. Żeby szanować przyrodę, oczywiście. Oczywiście. Tak, tak jest. Ja teraz w pięknych okolicznościach przyrody na przykład siedzę, gdyż jestem blisko gór. No, to pięknie. To znieśmy czystą wodą źródlaną za tą okoliczność i za naszą rozmowę. Która w ogóle nam idzie, widzę, że naprawdę nieźle. No idzie. Idzie. Idzie, tak. To tak, ale to właśnie tutaj obydwie zauważyłyśmy, że ten rozwój osobisty zajmuje tyle czasu, że praktycznie ja bym się obawiała, że już nie będę miała czasu na życie, wiesz, że... Dokładnie. Że po prostu ja całe dnie będę się sterować, kontrolować, obserwować swoje emocje, jakieś tam inne, nie wiem, emocje innych ludzi. Ja nie będę miała, w ogóle ile w tym wszystkim będzie mnie. Nie będę miała czasu na siebie i na życie normalne. Nie, o to chodzi. Się chyba, że to życie jakieś się cudowne stanie, ale ja się czuła jak jakaś automatyczna. A będziesz miała siłę cieszyć się tym cudownym życiem, kiedy będziesz taka zmęczona tym ostrzeniem siekiery, właśnie. I tutaj też taka refleksja tutaj mi przychodzi. Sama nazwa rozwój osobisty, właśnie według mnie to już podejście do tego w ten sposób rozwój osobisty, że to jest takie, nie? Tak, to hasło właśnie w tym, tak jak ludzie wyznający, tak dobrze tak? mówię, tą filozofię. Niektórzy są to sekciarstwo, tak, więc wyznający tak, może być, tak, odpowiednie słowo. Czy tam utożsamiające się z tą filozofią, właśnie to jest takie hasło, że chodzi o to, by każdego dnia stawać się lepszą wersją siebie, niż było się tą wersją z poprzedniego dnia. No i dla mnie na przykład już to stwierdzenie od razu godzi w człowieka, bo nasuwa tutaj myśl, że z tobą jesteś nie tak, że jesteś zły. Że nie mam wiedziała, żebyś ty był dobry, bo ty każdego dnia musisz być lepszy. Wczoraj, tak, i to już od razu podcina ci twojej podświadomości, bo być może nie zdajemy sobie sprawy, jak takie przekonanie, ile nam krzywdy robi, że my nie jesteśmy właśnie wystarczająco dobrzy dzisiaj, bo przecież jak to pewne filozofie czy tam religie powiedzmy mówią konkretnie, że to co jest dzisiaj tu, teraz jest nasze, jest najważniejsze, nie? Już tu nie będziemy wchodzić w te wszystkie religie, filozofie, no ale powiedzmy, jeżeli spojrzymy z tego punktu widzenia, no to w tym momencie to jest nasze, ale to jest jakieś, kurczę, wybrakowane, ja się nie mogę tym cieszyć, bo to jutro może będzie lepsze, nie? Tak, bo ty się jutro będziesz poprawiać. Tak, dokładnie. I ja też od pewnego czasu troszeczkę zaczęłam interesować się ludzkim mózgiem,
no to ja mam taką zerową tą wiedzę, ale bardzo mnie zafascynował nasz organ, ten taki głównego podstawowy. Dowodzenia. Tak, tak. Tak, centrum dowodzenia. Tak, i dokładnie, i tak powiem w skrócie, że z tego co się wywiedziałam, że po prostu nasz mózg jest, on się po prostu cały czas zmienia, wytwarza nowe połączenia. Nasz mózg po prostu wygląda jak spaghetti. To nie jest komputer. Komputer ma procesor i wszystkie, powiedzmy, te jakieś tam połączenia w komputerze idą do procesora. W procesorze następują jakieś tam przeliczenia i dopiero z procesora wychodzą następne połączenia gdzieś tam do jakichś podzespołów, nie? Natomiast nasz mózg jest tak genialnie skonstruowany, że z jednego, powiedzmy, jakiegoś tam, nie wiem, przekaźnika idzie tylko jedno połączenie i ono znajduje się w jakimś tam innym przekaźniku. To jest, kurczę, tylko że wiadomo, że nasz mózg dlatego właśnie zużywa dużo energii, ale w każdym razie... Tak, jeżeli jak setki procesorów, tak? Które nie wiadomo, czy z sobą współpracują. No nawet nie ma... to jest tak, że masz, nie wiem, oddzielne połączenie z twojej skóry idzie, to, że dotkniesz się na skórze, to gdzieś tam masz oddzielne połączenie w mózgu. Następne oddzielne połączenie masz na przykład twojego oka, gdzie z oka jeszcze tam jest ileś tam tych połączeń, nie? Także już tu się zapędziłam, jak ja potrafię. Ale to chodzi o ciało, nie? Tak, to chodzi tylko o takie rzeczy cielesne. A ciekawe, czy jest jakieś centrum dowodzenia, jeśli chodzi o myśli. Wydaje mi się, że... Tak, tak. Jest tego tam, przecież jest... Chociaż ja mam wrażenie, że ja mam pięć centrum dowodzenia. Takich, jeśli powiedzmy, mamy na przykład ten mózg pierwotny, który właśnie za emocje odpowiada, czyli ten, Boże, na pewno tam jest ciało migdałowate, ponieważ ma kształt migdału i ciało układ limbiczny. Ciało migdałowate odpowiada za emocje, tak, układ limbiczny, prawda? Tak, a oddzielnie mamy jeszcze tam całą tą korenową i tak dalej, i bardziej ten mózg, który odpowiada za myślenie logiczne. No to takie procesy, że łohoho, znowu popłynęłam i tak, i teraz wracamy do tak, mojej. Ja teraz mogę popłynąć o prawej półkuli, prawda, to wiesz, to tak jest mój konik. Tak, i właśnie dlaczego, ojej, weszłam ci słowo, tak? Nie, no, teraz chciałaś popłynąć. Tak, nie chciałam troszkę, to tak, wiesz, tak podpłynąć. Wiesz co, to czekaj, to dobra, tak, to ja, to ja dopłynę, a później ty popłyniesz i zrobimy taką sztafetę wtedy. No i chciałam po prostu tak pokrótce powiedzieć, że nasz mózg jest tak genialny, że chcąc czy nie chcąc, my i tak każdego dnia się uczymy, zdobywamy jakieś doświadczenie, więc czy cokolwiek zrobimy, czy nie, to i tak następnego dnia nasz mózg jest nową wersją siebie, jest zaktualizowany, więc po co cały ten rozwój? Tak, no, tyle chciałam powiedzieć. I po co cała poprzedniego dnia zastanawiać się nad tym, co będziemy robić dnia następnego, jeżeli się musimy kończyć poprawiać. I że jesteśmy jacyś niedoskonali. Skąd, że to wszystko naturalnie się dzieje. No i bardzo dobrze. Także teraz proszę, kochana, płyń. To znaczy ja chcę podpłynąć troszeczkę, bo tu półkule. Wszystkie osoby, które mnie znają z pisania, bo do tej pory tylko pisałam, mało tam się głosowo udzielałam. Raz, no chyba tylko ten wiersz, prawda, powiedziałam swój. Ale te osoby, które znają mnie z pisania, wiedzą, że ja odkryłam genialną książkę, która bardzo mi pomogła zrozumieć wiele rzeczy w życiu, bo przedtem nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak po prostu, jak bardzo człowiek nie ma wpływu na swoje emocje. A po przeczytaniu tej książki dowiedziałam się, że tak bywa, że mimo, że się bardzo starasz, mimo, że starasz się być bardzo powściągliwym, mimo, że sobie mówisz, że nie wybuchnę, nie rozpłaczę się, zasnę, będę wspaniale spał, będę, nie wiem, no wszystko mogę, tak? To mimo tego, że sobie to człowiek mówi, niestety bywa, że nie ma zupełnie na to wpływu, bo chodzi tu o przewagę półkul. No taki, właśnie taką książkę przeczytałam, jak mniej myśleć, o tym, jaki wpływ ma na życie człowieka przewaga półkuli mózgowej. I jeżeli większy wpływ ma półkula prawa, to my będziemy emocjonalni, my nie będziemy spać, my będziemy non-stop analizować, my będziemy non-stop przetwarzać rzeczy, my będziemy jakieś tam myśli, zdarzenia z dnia, będziemy potrzebować nawet tego, jak paszy zwierzę, non-stop trafić, tak, że nawet czasami jest tak,
że ten odpoczynek nam wcale nie służy. Przeżuwanie właśnie, przeżuwanie myśli tak, fachowo. Tak. Ale, tak. Ale po prostu niektórym jest to, okazuje się, niektórym mózgom jest to potrzebne, żeby w ogóle funkcjonować. To jest no, taki proces, który jest im potrzebny i tu w tym momencie nawet nie, ta autorka nawet nie, wcale nie proponowała tego, co większość osób, czyli te medytacje. Kurczę, no jak masz medytować, jak ty w ogóle nie wiesz, jak masz się uspokoić, jak tu medytować, nie? Jak masz taką głowę. To ona wręcz proponuje, że na przykład, żeby sobie położyć kartkę i ołówek, jakąś małą lampkę koło łóżka i jak cię budzi jakaś ta myśl, nie o czymś zaczynasz myśleć, to żeby sobie to zapisać. Tak, i wtedy się tak, uspokoić, i wtedy że to jest zapisane, nie myślę o tym, nie tak, muszę o tym myśleć. Tak, to myślisz gorączkowo o tym, żeby to zapamiętać, bo ty może teraz, kurczę, wymyśliłaś, nie wiem, sztuczny mózg, nie? Przeszczep, jak to zrobić, nie? I żeby tego nie stracić, że zaśniesz i na pewno o tym zapomnisz. I ludzkość ucierpi, bo żem se nie zapisała, o, ja podała. No właśnie, i to jest wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo dobry pomysł. I trzeba o tym mówić, a nie tych biednych ludzi wprowadzać w taki stan, że są sami sobie winni, że nie potrafią medytować i się uspokoić, tak? I zasnąć i w ogóle. No droga Capryldo, jeśli pozwolisz, bo ja już skończyłam swoje płynięcie na kajaku, bo kiedyś sobie porozmawiamy o tym jeszcze, jak ja tę książkę będę miała przy sobie, bo w tej chwili nie mam jej tylko tak ad hocowo, co tam zapamiętałam, powiedziałam. No tak. To może przeczytam drugi punkt z praktyki rozwoju osobistego. Oczywiście. Słucham i będziemy go rozkładać. Będziemy się nad nim pastwić. Tak jest. Identyfikacja oraz zwiększanie wykorzystania własnego potencjału. To w ramach praktyki rozwoju osobistego. Matko, czyli że... Czyli to chyba to jest to, co powiedziałam na początku, że wrzucają cię do prasy, dociskają śrubę. Czyli takie korporacyjne to jest, tak? Tak. To jest korporacyjne, no. Typowo. Tak. Rozwijanie talentów i moc tych stron, trzeci punkt. Wydaje mi się, że dokładnie to, żeby wyciągnąć z ciebie tak, jakie ty masz talenty, mocne strony i żeby to świetnie wykorzystać. Poprawa jakości życia, no to jest w ogóle piękne, bo wiele osób takich obserwuje, które poprawę jakości życia, to one rozumieją jako poprawę swojego stanu majątkowego, że mieszkanie w jakimś tam cudownym miejscu i w ogóle zdobywanie pieniędzy. Druga sprawa to poprawa jakości życia, nie chcę skoczyć na swojego konika, bo to będzie następna audycja o tym, ale bycie fit, wysportowanym i tam dbanie o to swoje ciało, nie? Zero przyjemności, tylko maksimum kontroli. I ta kontrola daje przyjemność, nie? No to jest w ogóle też dla mnie. Ja wiem, czy to daje niepojęte. Przyjemność, to po prostu troszeczkę, to troszeczkę zmniejsza chyba tylko lęk człowieka przed odrzuceniem przez społeczeństwo tak naprawdę, bo no tyle z tego przyjemności. No jeszcze chyba drugie, że takie sztuczne przedłużanie młodości, bo zauważyłam, że też osoby takie, które wchodzą w tę smugę cienia, tak? Czyli już przekroczą, jak 40-latek, przekroczą to pół, to wtedy usiłują sobie udowodnić, że jeszcze jestem młody, jeszcze mogę tamto, jeszcze mogę tamto, nie? To też jest chyba po to. Wiesz, a teraz tak coś świeższego mi się dosunęło, bo sobie tak pomyślałam o tych osobach takich właśnie, tych zdrowych, takich eko, fit i w ogóle, że i przedłużających sobie młodość, że jak wiele z tych osób w ogóle kupuje mnóstwo ciuchów, tak, żeby dobrze młodo wyglądać, używa mnóstwa kosmetyków, robi zabiegi jakieś polegające tam na wstrzykiwaniu różnych dziwnych rzeczy w siebie i sztuczne rzęsy i takie, że jak to się ma do ekologii? Przecież te rzeczy są zupełnie nieekologiczne, nie? No przecież nawet, nie chcę już mówić o śmierci, ale no tak sobie wyobraź, co się dzieje z tymi wstrzykniętymi rzeczami, nie? To jest bardzo nieekologiczne jednak. To jest sztuczna ekologia. O, a tu mam dobre, tu jest dobre. Realizacja marzeń, zaspokajanie ambicji. To jest w ramach rozwoju osobistego. Zaspokajanie ambicji. Realizację marzeń rozumiem, ale zaspokajanie ambicji. To już chyba jest. Nie wiem, co poprawia. Ambicja. No właśnie, co to jest ambicja? Bo coś ma, osoby... ale nie mają, nie? No właśnie chodzi o to, kurczę. No właśnie.
Żeby to dobrze zdefiniować, bo są właśnie osoby, które właśnie chcą, to już gdzieś będzie ten, też ostatnio sławny narcyzm. Ostatnio są też, znaczy nie twierdzę, że to jest złe, ale nie brakuje kanałów poruszających tematykę narcyzmu, co tak, rzeczywiście to jest tak. Tak, to rzeczywiście bardzo widać wśród tych osób, że kurczę, panie, że tak powiem, część ciała, na której się siedzi, to jak... Nie wiem, zabrakło mi słów aż. Tak, nie wiem, do czego zbierzasz, także ci nie pomogę. Jak ta aktorka Kim Kardashian, tak? A, tak, to tutaj jest. Tak, że ta część jak u niej, prawda? Czy powiedzmy, no panowie tu chcą wyglądać jak Thor z Avengersów, nie? Czy tam jakiś inny Aquaman. Też przeszczepy sześciopaku. Dokładnie, czy jakieś tam, nie wiem, tutaj tak implanty pośladków i tak dalej. No w jakim celu, kurczę? Matko, i się tak wyszykują, są zadowoleni, ciekawe. No, no, tylko patrzą w lusterka. Myślą, że przyglądają się w oczach innych. Myślą, że chyba to wszyscy to podziwiają. Tak. Że państwa my na przykład mamy wywalone to z koleżanką, nas to nie interesuje. Także dla nas proszę nie. Oczywiście. Proszę się tak sobie tego nie robić. Dla nas. Chyba, no, chyba że wam to potrzebne. Także właśnie się tak zastanawiałam, czy o taką ambicję chodzi teraz. Ale tak, chyba to nie. Są ambicja, ambicje. Tak, mi się wydaje, że taka zdrowa ambicja to będzie coś takiego, że nie wiem, młody człowiek kończy szkołę, no jest dużo młodych ludzi, którzy faktycznie są ambitni i kończy szkołę i idzie do pracy i chce coś w życiu osiągnąć. I no właśnie, to rzeczywiście to będzie coś w życiu osiągnąć, czyli powiedzmy nie przesiedzieć na kanapie i powiedzmy z piwem w ręku, z gazetą, z pilotem od telewizora i powiedzmy i jak Ferdek Kiepski, że nie, w tym kraju nie ma dla mnie pracy, prawda? Więc to powiedzmy, że to będzie brak ambicji, nie? Natomiast ambicja to jeżeli ktoś po prostu będzie chciał, nie wiem, właśnie znaleźć dobrą pracę, pojechać sobie na wakacje wymarzone, no wiadomo, wszystko takie, z umiarem. No. Właśnie też widzisz, trudno powiedzieć, bo dla jednych to będzie spełnienie marzeń i ambicja, dla innych nie. A dla innych będzie to... No nie po każdy to, żeby... chce codziennie wstawać, tak. Łazić do tej pracy. Są osoby, które no tak. Chcą robić inne rzeczy, no. No tak, a ktoś może mieć, tak, ktoś może mieć ambicje, powiedzmy, żeby... Żeby namalować Monę Lizę, nie? No chociażby, tak. No, albo stworzyć, nie wiem, symfonię taką. No właśnie. Jakąś super. No właśnie, to są ambicje tych osób takich przeciętnie wrażliwych, czyli ta praca i są ambicje osób tych wrażliwych, czyli tworzenie jakichś tam tworzenie rzeczy artystycznych, nie? I ci właśnie niektórzy nie, te 80% ludzi nie rozumie tych drugich, uważa, że oni się zajmują duperelami, a to jest nieprawda, bo właśnie, tak. Oni te 80% tymi duperelami się właśnie można być karmi, tak? No przy nich odpoczywa. Tak, podziwia. To jest właśnie ten problem, tak. Ten brak zrozumienia. Tak, brak zrozumienia właśnie tej mniejszości przez większość. To jest właśnie straszne, że to jest 20% do 80%, tam niektórzy mówią, że 30 do 70%, a nie 50 do 50%, nie? Czyli że to jest od razu mniejszość i jest im tak trudno tym osobom. Zresztą my do tych osób myślę, że też trochę należymy, tak? Też byśmy chciały coś tworzyć. Nasza ambicja to chociażby powstanie tego wspaniałego kanału, na którym będziemy testowały sposoby na szczęście i rozmawiały o tym. Tak jest. Oczywiście. To jest coś takiego pięknego. Znaczy, określanie i realizacja tak zwanego planowanego rozwoju osobistego. Czyli, że ty musisz sobie to zaplanować, rozpisać na kartce i to później konsekwentnie realizować. Tak? No. A tu akurat, wiesz co, w tym momencie to jeśli chodzi o rozwój osobisty, to ja tak do tego nie podchodziłam. Bardziej starałam się elastycznie. Zresztą no to gdzieś, tą elastyczność to gdzieś właśnie zasłyszałam w kanale, od rozwoju osobistego, więc
Nie wiem. No właśnie, też rolnicy. Może różne szkoły są rozwoju osobistego, nie mam pojęcia. Kurczę, bym chciał do jakiejś pewnie kiepskiej trafiłyśmy. Może. Bo się po prostu frustrujemy tylko tym właśnie, rozwojem osobistym. We mnie to po prostu tak. Od razu jakieś coś agresywnego się budzi, jak ja słyszę o tym rozwoju osobistym. Ja się odczepię od mojego rozwoju Dajcie osobistego. Dajcie mi spokój. Będę się rozwijać, jak bym chciała, nie? No ale na przykład to, powiedzmy... Ktoś ci narzuca, punkty ci wyznacza i ty masz je realizować po prostu. Całe życie masz spędzić na realizacji. No powiedzmy, że ja na przykład co dobrego wyniosłam z rozwoju osobistego, czyli z tego kanału, który tam przez chwilkę oglądałam, to my na przykład takie podejście, nie? Podejście takie do właśnie do samego szczęścia, czyli tego, czego my szukamy i testujemy sposoby, więc no, od momentu jak za wskazówką tamtego kanału o tematyce rozwoju osobistego, od momentu, gdy zaczęłam po prostu bardziej skupiać się na szczęściu, zaczęłam wierzyć, że mam w życiu szczęście i tak szukałam sobie w przeszłości potwierdzenia, po prostu zmieniłam punkt widzenia i na przykład tak sobie myślałam, no tutaj coś mnie złego spotkało i zaczęłam myśleć, no tak, ale przez to, że to się niby coś złego mnie spotkało, ale tutaj tyle dobrych rzeczy się przez to wydarzyło, kurczę, tak. To może jednak mam szczęście, nie? I to wszystko tak naprawdę zależy od tego, jak na to wszystko spojrzymy. Tak, czy będziesz tam tkwiła w tym swoim nieszczęściu, czy zauważysz to, co się zdarzyło potem. To jest właśnie to powiedzenie, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Takie stare przysłowia mi się przypominają i naprawdę często się okazuje, że mieli rację ci ludzie kiedyś, którzy to wszystko wymyślili. Dokładnie. Tu jest w ogóle, tu jest śmieszne. Wzmacnianie atrakcyjności własnego CV, rozumiesz? Pójdziesz do pracy i zrobisz to, rzucisz komuś na biurko takie sexy CV, że po prostu nie będą mieli, wiesz, wyboru, będą musieli cię zatrudnić. Szczęki im opadną po prostu i nikt tak. nie zostaną zaproszeni. No to jest w ramach rozwoju osobistego. Czyli, że to wszystko, co tu jest, jeszcze tu w ogóle ci wszystkie nie przeczytałam, tylko tego, co widzę, ale na końcu jest o tym CV, to wszystko zmierza do tego, że to po prostu twój rozwój osobisty ma się wiązać z pracą. To jest wszystko po to. Wiesz co, to jest taki kult, kult pracy ubrany w jakieś takie ładne opakowanie. Tak, kult pracy ubrany w szczęście, tak? W szczęście dokładnie, osobiste. Chyba złudzenie szczęścia, bo to nie tak działa po prostu. To jest dobre. Branża rozwoju osobistego, rozumiesz? Jest branża po prostu. Jest branża, oczywiście, bo jest cała masa coachów, trenerów personalnych, trenerów osobistych. No ja nie powiem, no ci ludzie też są potrzebni, ale to powiedzmy nie wszystkim, nie? Jeżeli jest ktoś tak, jak wspomniałam, nie? Tak. Dokładnie, jeżeli ktoś rzeczywiście potrzebuje tego treningu, potrzebuje pewności siebie, nie wiem, bo ktoś ma pracować powiedzmy na infolinii telefonicznej i ma problemy z rozmawianiem z klientem, bo nie wiem, bo zacina się. Bo się wstydzi. Bo się wstydzi, tak. No to fajnie, no to taka sesyjka u jakiegoś coacha, który poda techniki, jakoś tam powiedzmy spróbuje znaleźć przyczynę tego. Jeżeli to zadziała, no to okej, no to fajnie, to taki człowiek powiedzmy jakiś tam zrzuci z siebie wtedy ciężar i wreszcie będzie mógł bez stresu pójść do pracy powiedzmy i nie będzie czuł tego noża na gardle w momencie, kiedy będzie musiał usiąść przy swoim stanowisku, dzwonił. Nie? Telefon zadzwoni. A nie, to on będzie dzwonił, sorry. A to kiedy on będzie dzwonił, dokładnie. No nie wiem, nie stronie. Pracowałam, tak. Ja pamiętam, tak, ci kończy oczywiście w pracy, chociaż, ale chyba nie w życiu osobistym, nie? Chociaż powiem, tak, chociaż powiem, że nie zawsze coach jest do tego potrzebny. Ja pamiętam moje pierwsze dni w pracy, kiedy taka, kurczę, zaraz po szkole, taki szczawik, poszłam do pracy, siedziałam za tym biureczkiem i przyszedł do mnie szef, rzucił mi na biurko telefon i mówi, proszę pani, niech pani zadzwoni tu i to, tam i tu. Musi pani się nauczyć załatwiać sprawy, nie? No i co? No i zadzwoniłam, nie? No nie miałam wyjścia. Ja można. Największy stres miałam w pracy, jak mi powiedziano, proszę wysłać faks. O. Tak nie wiedziałam, które to urządzenie z tych, co stoją. Ja miałam kiedyś... Które stoją. Ja miałam stresa, faks, jak... wysłać. Tak.
No to ty, ja też bym miała stresa. Ja miałam stresa, jak chciałam wpłacić pieniądze we wpłatomacie i nie wiedziałam, jak to się robi. Na szczęście miła osoba pomogła i od tego momentu stwierdziłam, że nie ma co się bać. A matka tak. mi się przypomniała taka historia, właśnie tak zboczymy na sekundę, tak żeby odetchnięcia. My co chwilę robimy odskoki, kurczę, nie wiem, czy nasi słuchacze nadążają za nami. Kurczę. Oczywiście, ja myślę, że po prostu nas słuchają tylko słuchacze, którzy nadążają, bo pozostali już się na pewno znudzili i poszli sobie tam spać. Albo wiesz co, a to ja wiesz co, musimy dopisać po prostu w opisie naszego kanału, że to jest dobry kanał usypiający też. Dla niektórych, tak. Dla niektórych, dobry kanał. Tak, właśnie. Przecież ludzie, niektórzy potrzebują spać, tak. więc mogą sobie nas posłuchać do spania. Nie potrzebny żaden pomysł. Biały szum, powiedzmy, czy jakieś melodie relaksacyjne. Tak, dokładnie, tak. Takie smędzące. Tak jest. I przypomniałam sobie taką, jakaś była taka historia o policjancie, pamiętasz, który miał wysłać banknoty do analizy, czy nie są fałszywe, bo teraz mi się tak z tym twoim nadaniem pieniędzy i po prostu wpłacił je, zrobił przelew na poczcie. Wysłać paczkę. Załapałam. Ale to ja nie dla ciebie wyjaśniałam. To wszystko. Czekaj. W każdym razie rozpłynęły się. Nie, to była jakaś duża kwota. 20 tysięcy czy coś takiego. Stąd się a propos twojego wpłatomatu, tak jakoś mi się. Wiesz co, to tak korzystając z okazji. Z okazji to ja powiem mój ulubiony kanał. Boże, kawał. Go nie spalę, to znaczy nie, bo to trochę taki czarny. Ciężko by było go zapisać, bo to jest taki czarny humor, kurczę, ja go lubię, ale nie wiem, może mam nadzieję, że nikogo wrażliwego nie urażę, więc to jest tak, ja też że... później opowiem kawał. No, że to jest... To jest tak, że idą sobie trzy ślimaki przez tory, nie? I nagle nadjeżdża pociąg, nie? I w tym momencie słychać, uwaga! Co? To mi się dwa kawały teraz przypomniały. Dawaj, kurna. A co, dobra, może być szczęśliwe? To właśnie, testujemy szczęście. Będziemy testowały szczęście poprzez opowiadanie kawałów. Ale ten kawał też chyba kiedyś pisała, bo ty właściwie to nawet nie miałeś tego swojego go pisać, bo to jest bardzo dźwiękowe. Nie, tego się nie da. Tak, to się da tylko opowiedzieć. Ale nie spaliłam, mów. Nie, ekstra. Nie, ekstra było wyszło, super. Tak, super się. Ci wyszło. Bardzo. Poczekaj, że no ja dawaj. Teraz się spaliła. A, już wiem. Obudziły się nietoperze po... A to pisałam kiedyś. Obudziły się nietoperze po śnie zimowym. No i były bardzo głodne. I pierwszy wyleciał. Wraca taki cały obkrwawiony. Te dwa pozostałe się pytają, a dlaczego ty taki jesteś, nie? Ona, widzieliście tego psa tam za mnie? Co? No widzieliśmy, no to już go nie ma. Drugi wyleciał, wraca, po jakimś czasie jeszcze bardziej zakrwawiony. Koledzy się pytają, co się stało? A widzieliście tę krowę, która tam się pasła na łące? No widzieliśmy, no to już jej nie ma. No i trzeci wyleciał, wraca zakrwawiony od stóp do głów, w ogóle po prostu... czarny od krwi. Się pytają, co się stało? A widzieliście ten słup za jaskinią? Widzieliśmy, a ja nie widziałam. Dobrze. To tak się właśnie rozwinęłyśmy w tym kierunku, w kierunku opowiadania kawałów na naszym kanale. I ja teraz... No my jesteśmy zdolne dziewczyny, mamy wiele talentów. Tak, rozwinęłyśmy się po prostu osobiście... Bardzo. W jednej chwili. I teraz opowiadamy dowcipy, ale proszę Państwa, będziemy nie tylko opowiadały dowcipy i rozmawiały poważnie, będziemy również przeprowadzały testy. Testy tutaj tych sposobów na szczęście, o których tu już koleżanka trochę opowiedziała, także jakiegoś coacha miała i my miałyśmy też wspólnie różnych coachów i o tym wszystkim będziemy Państwu opowiadały, ale w międzyczasie też będziemy takie różne robiły rozmowy na tematy, które nas poruszają. Teraz, jeśli Kapryldo pozwolisz, to ja chciałam odczytać taki krótki wiersz. Oczywiście. Mam tu przygotowany. To jest wiersz taki trochę żartobliwy. Wymieniam się w słuch.
Tak jest. I on dotyczy korporacji i dotyczy rozwoju osobistego. Także wiąże się to jak najbardziej z naszą audycją, dlatego pozwolę sobie, proszę bardzo, już bo jesteś zamieniona, słyszę to i odczytuję. Zostań śrubką w korporacji, w korpo, która rację ma. Wszystko z korpo... Sorry, przepraszam, od początku. Bo sobie na was grałam tak, że nie mogę odczytać. Jeszcze raz. To się zostań. Nie, nie tego proszę nie wycinać. My jesteśmy naturalne. Będzie naturalnie. Zostań śrubką w korporacji. W korpo, która rację ma. Wszystkie z korpo zmienisz gwinty. Ona zrobi, co się da. Procedury, sztuczne luzy, strefa komfort, zbitki słów. Korporacja poprowadzi osobisty rozwój głów. I tak to właśnie w korporacji się dzieje, że ona podstępnie, znaczy może nie podstępnie, ale jednak jedynym jest celem jej zmiana ludzkiego myślenia, żeby jeszcze lepiej, tak. Jeszcze mocniej, wszyscy razem. Mózgu. Tak, chciałam tak. Właśnie brawo ci zaklaskać, ale znowu uderzyłam w mikrofon, no cóż. Głową? Nie, ręką. Nie, ale ręką. To ja słyszałam, jak tak, uderzę, więc ja to przyjęłam jako właśnie jako brawo. Dziękuję. Dziękuję. Korporacja, moja korporacja mówi, nie jest taka zła, ale jednak to takie podjazdowe, mm-hmm. te takie podświadome działanie jest naprawdę zauważalne i osoby, no właśnie osoby wrażliwe, tak powiem, 20% osób, bo jest w firmie, ja widzę, jest u mnie w firmie trochę takich mm-hmm. osób, one to zauważają, tak, i trochę się buntują, przyjmują, ale trochę się buntują, trochę się śmieją, bo mm-hmm. po prostu te osoby śpieszy, że takie czasami, nie wiem, no nie chcę tego powiedzieć, ale powiem, dobra, dziecinne te sposoby, takie jak w przedszkolu pani, nie? To, tak, to w tym momencie... Jestem z was dumna! Ojcieliście całą kaszkę! Jesteście wspaniali, nie? Wiesz, to tak... To tej zasadzie to się... W tym momencie przypomniałaś... Matka, ktoś to przeczyta, posłucha ktoś z tej korporacji. No tak. I będziemy ja o całkiem innej korporacji, bo ja wcale nie tak, o swoje słyszałam. Ja w ogóle, słyszałam od koleżanki. Tak, a ja teraz zacytuję od kolegi z pracy, bo ja na przykład u prywaciarza pracowałam mm-hmm. i taki kolega właśnie opowiadał, że miał takiego, jak jeszcze pracował bodajże w jakiejś tam budowlance, coś tam robił, mówi, miał takiego kierownika, który tak coś tam tego i miał tak coś powiedział, no przecież nie jesteśmy depilami. No co oni nam tu wymawiają? Depilami nie jesteśmy, nie? Kurczę. A ja powiem jeszcze jeden kawał, ale już ten kawał to też na pewno zdasz, bo ja jego kiedyś pisałam. No, wiesz, nie wiem, czy nie u ciebie. Tak, może u mnie, ale wiesz, ja powiedzmy, jak ja jeszcze nie byłam taka pewna siebie, tak jak teraz jestem, no nie, you know, to na przykład jak mówiłam kawał, to było tak, że to było w zasadzie w szkole, że no wiecie co, to ja teraz coś powiem, ale to nie będzie śmieszne. No, że to, także słucham siebie. Na wszelki wypadek. Tak. Tak, kolega śmiał się i nazywał mnie miś Fazji, ten z mopetów, który zawsze to palił kawały. To ja też opowiem nieśmieszny kawał. Stary kawał swój po prostu ulubiony. Mhm. Wszyscy, którzy usłyszą ten kawał, będą wiedzieli, że chodzi o mnie. Ale trudno. Będziesz sławna. Będę sławna. Jest taka historia, że facet jechał BMW i wjechał na wóz konny. No i leży koń, po prostu krew się z niego leje, rzęsi, dogorywa. Znasz ten kawał, nie? Nie wiem. No, ale każdy bardzo smutno mm-hmm. jest, tak, to bardzo, bardzo smutno się leży i dogorywa po prostu, mm-hmm. męczy się, no i ten facet z tego drogiego samochodu idzie do samochodu, wyjmuje pistolet, podchodzi, strzela koniowi prosto w głowę, koń po prostu umiera do zlitości, wiadomo. No wiemy. No i podchodzi, tak, żebyś tak nie rozpaczał nad tym koniem. Już nie cierpi, się, no rozumiem. Już nie cierpi koń. No i podchodzi do woźnicy, woźnica też taki stoi trochę skołowany i się pyta, a pan jak się czuje? A ja lepiej niż przed wypadkiem. Tak. Tak.
Kapryl, to nie wiem, czy będziemy dalej jeszcze kontynuowały temat rozwoju osobistego, ale już może nie wiem, o czym my mówimy. Ale możemy podsumować tę naszą rozmowę. Tak, podsumujemy. Ja to wiesz, tak jeszcze myślę, że może jak my już będziemy sławne, to może kiedyś sobie zaprosimy tego pana Karola Strasburgera, żeby na początku nam jakiś... Żeby super, tak, parę jakiś, dowcipów. Nie? Tak, będzie fajnie. Będzie fajnie, tak. Czekaj. Tak, myślę, że on tam nam coś specjalnego przygotuje. Tak, bo się zastanawiam, może ja już nie będę opowiadać więcej, słuchaj, zostawię tak na następny odcinek. Dowcipów zostawimy. O, no właśnie, to będzie dobre, będziemy jeszcze się przygotowywały w naszych dowcipach. Także to naprawdę jest rozwojowy kanał, bo ty na pewno, nie wiem, tylko bardzo bym chciała, ale coś zagrasz może czasem. Albo zobaczymy. W jakiś sposób muzycznie zaistniejesz. Nie mówię nie. Absolutnie. Wszystko wiesz. Jestem za, bo koleżanka Kapryl jest bardzo uzdolniona muzycznie, proszę państwa. Proszę. I myślę, że naprawdę będziecie mieli tę przyjemność zapoznać się z jej twórczością. Aż przestań, się zerwienie. A tego nie widać, bo to jest podcast. To jest właśnie fajne, proszę państwa, żeby tu nie musimy... Ja na przykład siedzę pod tej koszuli teraz jeszcze od rana i w kapciach. Nieuczesana. No proszę, no. Tak, czy jesteś bardzo uroczo. Koleżanka wychodziła dzisiaj na dwór, to taka jest. Tak, to musiałam troszkę się ogarnąć, aczkolwiek teraz właśnie uciekła mi myśl, którą miałam powiedzieć. No i że będziesz istniała muzycznie. Nie, kurczę. O czym rozmawiasz? Nie wiem. Dobrze, to nieistotne, podsumujemy, bo że rozwój osobisty, bo się rozwinęłyśmy w ogóle humorystycznie na koniec. Po prostu miałyśmy taki rozwój osobisty. Tak, że teraz już potrafimy się z tego wszystkiego śmiać, proszę państwa. Nic, tak żeśmy pojechały, tak żeśmy się rozwinęły, jak normalnie czerwony dywan w kantach, żeśmy się rozwinęły. Rozwinęłyśmy się w ten sposób, że tak. Potrafimy się śmiać z rozwoju osobistego, ale tak potrafimy rozwinięte. Również zrozumieć osoby, które w ten rozwój wierzą, które są na początku drogi. Otóż to. Myślę, że one również dojdą do tego, że kiedyś będą opowiadały dowcipy. Będą się razem z nami śmiały, tak, z tego wszystkiego. Ale nie znaczy to wcale, że my z tego kpimy, bo nie. My na przykład jeszcze, ja przynajmniej, jeszcze takiej etapu szczęśliwości pełnej, jak choćby tam, kto tak powiedział, Agata Młynarska, tak? Że ona musi chociaż 5 dni być szczęśliwa i ja też planuję chociaż 5 dni, jeszcze tego etapu w swoim życiu nie osiągnęłam, i będziemy testowały, próbowały cały czas. Dokładnie. W międzyczasie będziemy się śmiały, bo niestety przy tym całym naszym depresyjnym, nastrojowym, nastrojowym nastroju. Nastrojowym nastroju. Przy tym wszystkim mamy poczucie humoru i zobaczamy w zupełnie nieoczekiwanych kierunkach. I proszę o wybaczenie. Nie słuchajcie, to jest wszystko śmiech przez łzy. Oczywiście żartuję. Dokładnie. Tak, przypomniało mi się, co miałam powiedzieć. Tak. Też troszeczkę nawiązuję do coachingu, rozwoju osobistego, ponieważ ja swego czasu dojeżdżałam do pracy z koleżankami, które wszystkie w bankach pracowały. Pozdrawiam koleżanki. Mam nadzieję, że mnie nie banki. Słuchają. Pozdrawiam banki. Że mnie nie zamachałam ręką, bo to mnie nikt nie widzi. Tak, i jedna właśnie z koleżanek opowiadała, jak to na pewnym szkoleniu właśnie, kiedy była szkolona, co ma robić, jak ma tak zwanego obdzwaniacza, czyli po prostu dzwoni do klienta i próbuje mu wcisnąć jakiś tam produkt, nie wiem, konto, kredyt czy coś. I ona była tak poinstruowana, że ona rozmawiając z klientem ma się uśmiechać, bo klient to wyczuje przez telefon. Także mam nadzieję, że jak nas słuchacie, to wy słyszycie, że my jesteśmy cały czas uśmiechnięte i my się jesteśmy do was uśmiechnięte, do a ja was cały się czas uśmiechamy. Do was macham ręką. Tak, macham. Dwiema rękami w tej macham. Chwili. To ja teraz tak popukam. To było moje machanie. O, ja mam nadzieję, że już was nie zabolały. Tak. Tak. Także myślę, Kapreldo, że będziemy powoli kończyły naszą edycję. To jest dobra pora na zakończenie, podsumowanie. Tak, trochę o tym porozmawiałyśmy, trochę się pośmiałyśmy. Wiesz, generalnie... Joda gdzieś uciekł, nie wiem gdzie, no, ale się cieszę. No, nie? Fajnie. Tak, fajnie. No. Także zachęcamy, proszę bardzo, spróbujcie. Nie mówimy nie.
Nie mówimy, że to jest coś złego, ten rozwój osobisty, ale trzeba podejść do tego zdrowo. Tak, wiecie, tak. To jest troszeczkę jak antybiotyk. Odpowiednia dawka wam pomoże, za mała wam nie pomoże, a za duża wręcz zaszkodzi. Tak, i zawsze tak, trzeba potem przyjąć probiotyki. Dokładnie tak. Tak, bo jak nie, to wtedy nadchodzi to, co obok miłości przychodzi znienacka. Tak, kapryle. Tak, mam nadzieję, dobra, że wiecie, o co chodzi. Znaczy to taka rzadka przypadłość, znaczy... To jest paradoks taki. Tak, także że rozwój osobisty, tak, ale również jakiś probiotyk do tego potrzebny. Oczywiście, oczywiście. I dieta dobrze zbilansowana. Tak, i dieta zbilansowana. No o dietach jeszcze będziemy rozmawiać. O dietach będziemy dużo, bo to będzie mój konik. Oczywiście. O dietach, o takich różnych tam historiach. Zresztą ty też jesteś... użytkowniczką jednej z diet, no, opowiesz nam. W sumie tak, powiem o tym. Chociaż to jeszcze nie jest potwierdzone naukowo, czyli powiedzmy, no nie zrobiłam tych wszystkich badań, które by mi to potwierdziły, ale to no, kiedyś jeszcze o tym będziemy porozmawiamy rozmawiać. Dokładnie. Bo to jest bardzo ciekawe właśnie, od ilu przypadłości ta dieta cię uwolniła. Także serdecznie dziękujemy. Dziękujemy. Ja się cieszę bardzo, żeśmy tak sobie teraz podyskutowały razem w ogóle, że możemy się usłyszeć. No. Tak się wzruszyłam teraz. Ja też się wzruszyłam. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa. Pozdrawiamy wszystkich, którzy wytrwali do tego momentu. Którzy jeszcze nie zasnęli. Tak. Pa, i trzymajcie się i nie dawajcie się. Pa, pa. Bye. Pa. Pa.